po przerwie, ostatni goście w dzisiejszym programie i to bardzo, bardzo mili i bardzo ciekawi. Urszula Mackiewicz, wolontariuszka schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Witaj serdecznie. Dobry wieczór. Oraz Czarek. Tak. Czarek jest przeuroczym psiakiem, weteranem, który w schronisku niestety spędził już 4 ostatnie lata swojego życia, prawie połowę tak naprawdę, bo ma 10 lat z tego, co rozmawiałyśmy. Tak, Czarek ma około 10 lat, tak naprawdę zacznie mu się zaraz 11 rok życia, z czego tak 4 spędził po prostu w schronisku sobie za kratami. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, bo Ula była u nas jeszcze przed wakacjami, dosyć częstym naszym gościem i teraz wracamy, bo znowu potrzebujemy Waszej pomocy, żeby pomóc tym psiakom, żeby nie spędzały po prostu całego swojego życia za kratami. I też bym chciała wrócić jeszcze do tematu schroniska, który swego czasu był bardzo, bardzo dużo się mówiło o całej sytuacji, która miała tam miejsce. Teraz przyszła zmiana, tak? Macie tak. nowe władze w schronisku. Powiedz, jak teraz sytuacja wygląda. Czy w związku z tymi zmianami coś się faktycznie zmieniło dla Was, wolontariuszy, dla zwierzaków? Przede wszystkim zmieniło się dla zwierzaków. I to jest najważniejsze, tak? Mamy nowe panie weterynarz, które są po prostu fenomenalne, robią dla zwierzaków no wszystko, co się da, wszelkie badania, zabiegi, jeżeli są konieczne, są przeprowadzane. Nie ma ograniczeń tutaj jakichkolwiek, że jakiegoś zabiegu nie można, czy nie ma pieniędzy na jakieś badanie. Tutaj to wszystko super. Jest wykonywane, są badania profilaktyczne, wszystkim psom zostały przebadane, zrobione wyniki krwi, tym starszym szczególnie, tak? Więc tutaj trzeba wielki ukłon w stronę tych dwóch kobiet, bo są po prostu fantastyczne, mają olbrzymie serce dla zwierząt. Drugą zmianą jest nasza pani, nowa pani kierownik, pani Ewa. Ja tutaj też nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń do jej pracy. Uważam, że bardzo dużo w schronisku się zmieniło pod względem samego wyglądu, tak? Są nowe budy, są remontowane same boksy, na których bytują psy chore, tudzież psy po zabiegach. Tam będzie wymieniana posadzka, będą odmalowywane ściany, czyszczone kraty. To się dzieje. Dzieje się. Będzie położone takie wykończenie, ja może tu nie powiem profesjonalnie, które będzie dużo łatwiejsze w utrzymaniu czystości, co jest bardzo ważne. Będą nowe legowiska, też takie, które ułatwią utrzymanie czystości w schronisku. Ogrzewanie, którego na ten moment był z nim duży problem. Tak, wbrew pozorom bardzo istotna sprawa. Oddzielne pomieszczenie, gdzie będzie stała wanna, takie spa nasze dla psów. Naprawdę dużo, dużo, dużo na lepsze moim zdaniem. Jeszcze dużo potrzeba, ale to jest kwestia kilkuletnich zaniedbań i myślę, że za rok nasze schronisko mogłoby być całkiem przyjemnym miejscem. I na to liczymy i trzymam kciuki za Was bardzo mocno. Mam nadzieję, że faktycznie te zmiany będą postępować i na lepsze cały czas. Teraz wróćmy może do psiaków. Jakbyś mogła powiedzieć o Czarku, bo on faktycznie czeka na dom, czeka aż ktoś go po prostu przygarnie do siebie, stworzy mu ciepły, przyjemny, rodzinny dom. Jakim on jest psem? Czarek jest psem na pewno troszeczkę wycofanym, to znaczy nie ma najlepszego kontaktu na ten moment z człowiekiem, nie ma co się dziwić, 4 lata za kratami robi swoje. Dokładnie. Teraz, kiedy tych psów w schronisku jest stosunkowo niedużo, bo tutaj możemy się chwalić, że jest ich około 90 i to można się tym chwalić, chociaż może nie brzmi to zbyt dobrze, jest czas też, żeby pracować z Czarkiem. Czarek jest psem chorym, o czym trzeba powiedzieć. Nie jest to choroba zakaźna, jest to choroba przewlekła, miał zapalenie ucha środkowego, w związku z czym ma tak główkę troszeczkę przekrzywioną i ona tak zostanie. Musi przyjmować na stałe leki. Są to zwykłe tabletki, to nie jest utrudnione podawanie, tak? Tu nie wymaga jakichś zabiegów, jakichś wybitnie częstych kontroli u weterynarza. Jak to 10-letni pies? Tu strzyka, tam strzyka. Dokładnie. Aczkolwiek Czarek jest psem fajnym. Myślę, że bardzo szybko by się odnalazł w domu. Potrzebuje właściciela, który będzie cierpliwy i da mu troszeczkę czasu na to, żeby po prostu zaklimatyzował się w nowym środowisku. Nawet patrząc na niego tutaj, tak? Jest w ogromnym stresie, na pewno. Hałas, tak. Światła, a on sobie radzi po prostu znakomicie. Jest bardzo spokojny. Tak, i cieszę się. No też nie wierzyłyśmy, jak sobie tak. Da radę, ale radzi sobie naprawdę super. Podczas naszej rozmowy na ekranie u Państwa pojawiają się zdjęcia psiaków, między innymi właśnie Czarka, ale też Misia, Dextera, Amora, Aresa, to są wszystkie psy ze schroniska, które po prostu szukają domu, które już spędziły trochę czasu w tym schronisku, za tymi kratami i naprawdę taki ciepły dom by im się przydał, jakaś miła rodzina, która by się nimi zaopiekowała, po prostu. Po prostu. Po prostu. Ile te psiaki mają lat? Bo to raczej są wszystkie, tak jak patrzę po zdjęciach, raczej takie dorosłe. Tak, wszystkie to są dorosłe i tak naprawdę najmłodszy z nich jest Dexter, bo Dexter ma 2-3 lata.
lata, czyli jest to tak naprawdę młody pies i nikt nie wie, przynajmniej ja nie mam pojęcia, dlaczego on nadal jest w schronisku. Trafił do niego w 2014 roku, czyli leci mu koniec drugiego roku. Ares, ten duży z błękitnym okiem, błękitno-brązowym, oczywiście moja słabość, ma 13 lat, pies przywiązany z książeczką, po prostu porzucony, nieodebrany. No niestety, on bardzo potrzebuje domu. Jest z tego roku, ale no wiadomo, wiek robi swoje. Jeżeli chodzi o Amora, pies z 2014 roku, starszy, no źle znosi zimę, nie ukrywajmy tego, podobnie jak Czarek. A zima się zbliża i ciepły dom by się przydał. Zdecydowanie. Powiedz nam, bo mówię, dawno się nie widziałyśmy, jak wygląda ta adopcja? Co trzeba zrobić, żeby takiego psiaka przygarnąć? Czy wystarczy przyjść do schroniska, czy może liczyć ktoś na pomoc, właśnie wolontariuszy przy tej adopcji? Bo to jest też taki okres przejściowy i dla psa, i dla człowieka, żeby troszeczkę się tam zapoznać, tak? Zobaczyć, czy można, no czy się po prostu dogadają, tak? Oczywiście wystarczy tak naprawdę przyjść i wziąć psa. Można tak zrobić. Ja takiego sposobu nie polecam. Proponuję skontaktować się z wolontariuszem, zapytać, jaki wolontariusz opiekuje się danym psem. Na pewno powie o psie więcej. Po drugie, kontaktować się z tym wolontariuszem, kiedy już psa adoptujemy i pojawią się jakiekolwiek problemy, bo naprawdę będzie w stanie pomóc. Przypominam, że jest darmowe szkolenie, tak, miesięczne w dwóch szkołach. Nie jest to porada behawioralna, żeby była jasność. Aha, to na czym to szkolenie polega? To znaczy, to polega tak naprawdę nauka podstawowych komend, nauka zapanowania nad psem na spacerze czy w sytuacjach stresowych. Kilka cennych uwag na temat tego, co robimy źle, bo często nie wiemy, że coś robimy źle, a później no, uczymy psa brzydkich nawyków. Bardzo polecam. Niepotrzebnie. Niepotrzebnie, dokładnie, bo później będziemy starać się go oduczyć, co będzie trudniejsze niż po prostu zabronić mu na nie na początku. Tak. Właśnie często chyba ludzie robią taki błąd, szczególnie jak mają te takie małe pieski, bo kupujemy sobie szczeniaczki, one są takie przeurocze i wtedy w ogóle mamy taką wielką potrzebę zaopiekowania się nimi, przytulania, wpuszczania je wszędzie i później niestety mamy problem, żeby oduczyć. Tak. I nagle po kilku latach ktoś stwierdza, że nie, on już jest za duży, że nie powinien na przykład spać ze mną w łóżku i dlaczego mam problem, bo on ciągle wchodzi i ja mu mówię, że nie wolno, a on wchodzi. Więc faktycznie trzeba pamiętać, że już od samego początku, tak trochę jak z dzieckiem, trzeba po prostu jakieś zasady pokazać i być konsekwentnym. Tak, zasady po prostu muszą być wszędzie, nie ukrywajmy, a pies nie będzie czuł się skrzywdzony, jeżeli na łóżko wchodzić nie będzie mógł i powiedzmy o tym głośno, pies nie musi leżeć na łóżku. No nie, zupełnie. Świetnie na podłodze też mu jest super, naprawdę wypoczywa, zrelaksowany. Kocyk się położy i też będzie zadowolony, a to ułatwi nam sprawę, no i przede wszystkim, no, pies nie będzie później nam się wpychał na kolana, czy nie będzie właził na tą kanapę, kiedy na przykład będą goście i nie będziemy sobie tego życzyć. Musimy kończyć naszą rozmowę, bo czas nam szybko mija, jak zawsze zresztą. Powiedz, gdzie możemy znaleźć informacje, albo gdzie szukać tych wolontariuszy? Czy na stronie internetowej schroniska macie swój fanpage tak, cały czas? Schronisko w Szczecinie, schronisko dla bezdomnych psów w Szczecinie. Czyli cały czas funkcjonuje, tu się nic nie zmieniło. Na Facebooku, jeżeli jeszcze mogę tylko dodać, w schronisku potrzebujemy koców, wszelkiego rodzaju śpiworów, wszystkiego, co możemy włożyć na zimę do budy, pieluch tetrowych, które będą nam potrzebne i ewentualnie karmy dla małych psów, dla szczeniaków tak naprawdę i dla kociąt. Inną karmę mamy, więc jedynie tego nam brakuje i jeszcze raz te koce. Czyli jeżeli nawet nie macie możliwości z jakichś powodów przygarnąć takiego psa do swojego domu, to na pewno możecie pomóc w inny sposób, chociażby taki jak pozbywając się starych koce czy ręczników, prześcieradeł. To wszystko na pewno będzie dobrze spożytkowane w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie i do tego serdecznie Was zachęcam. A moim gościem była Urszula Mackiewicz, wolontariuszka tegoż właśnie schroniska. Dziękuję Tobie bardzo. Dziękuję za rozmowę. Bardzo. Mam nadzieję, że się spotkamy pewnie za 2 tygodnie i przyprowadzisz nam jakiegoś kolejnego fajnego przyjaciela i mam nadzieję, że się znajdzie dom w międzyczasie dla Czarka. No, trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. A ja dziękuję Państwu za dzisiejszy spędzony czas wspólnie. Do zobaczenia w kolejnym programie Galaktyka Pomerania.